Dzień dobry, witam Państwa w programie informacyjnym Wieści Różnych Treści. W dzisiejszym programie ponownie wracamy, proszę Państwa, do świata skoków narciarskich. Dzisiaj jesteśmy oczywiście teraz w Warszawie, ale przeniesiemy się za naszą zachodnią granicę, to później. Ale zanim to nastąpi, będzie wypuszczony jeszcze jeden materiał. Ale absolutnie po vlogasku nie odchodźcie od odbiorników, ponieważ na samo zakończenie programu będzie dla Was fantastyczna niespodzianka i będzie z nami gość Wieści Różnych Treści. A tymczasem serdecznie zapraszam Was do obejrzenia pierwszego z materiałów, które przygotowałem dzisiaj dla Was. Wstyd jest jednym z tych uczuć, którego każdy z nas chciałby unikać. Niechciane uczucia są jednak nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Dotykają one każdego, nawet świetnych sportowców. Witam serdecznie. Chodzi tutaj o to, czy kiedykolwiek w życiu miałem sytuację, gdzie się czegoś wstydziłem, bądź coś w tym stylu. Może tak strasznie się jakoś wstydzić nie wstydziłem, aczkolwiek było mi troszeczkę głupio. Po zawodach jakichkolwiek Pucharu Świata, jeśli jesteś w top 10, czyli po polsku top 10, zostaje poproszona o to, żeby udać się do kontroli sprzętu. Jako że Andrzej Stękała pewnie swego czasu w Pucharze Świata w Trondheim zdobył 6. miejsce, o ile dobrze pamiętam, to było chyba 6. miejsce. Udałem się na kontrolę, przede mną kilka osób już stoi, no i ja sobie oparty o ścianę, fajnie czekam. I tu były drzwi i akcja tego typu, że Noriaki Kasai wchodzi, on był wtedy trzeci, wchodzi do tego pomieszczenia Noriaki Kasai i ja do niego tak. Congratulations, Noriaki! No i pogratulowałem mu, ale on idzie dalej. I jako, że on był na trzecim miejscu, to musiałem mu ustąpić miejsca, gdyż on musiał iść, udać się na dekorację. Więc go przepuściłem, on idzie dalej i wszyscy do niego gratulują mu i tak mu się kłaniają. Okazują mega duży szacunek, a ja tego nie zrobiłem. I wtedy sobie pomyślałem, co ty, gościu, odwaliłeś? Tutaj taki zawodnik utytułowany i jeszcze on z taką kulturą czy coś pewnie japońską, że trzeba się ukłonić i w ogóle. A ja do niego, siema, gratulacje, co tam, jak tam. No i dlatego czułem troszeczkę takie zażenowanie, co ja najlepszego w tym momencie zrobiłem. To boli bardziej niż zepsuty Peugeot 206. To na szczęście zdarza się rzadko. Jednak są takie sytuacje, których na przestrzeni całego życia nie sposób uniknąć. Kurde, to chyba Maciek idzie, mój kolega z podstawówki. Siemano, Maciek! Kto to kurwa jest? Przepraszam, pomyłka. Serdeczne podziękowania dla mojego rozmówcy. No cóż, wstyd to nie jest, proszę Państwa, prosta sprawa. A ten materiał oczywiście związany jest z tym, co nastąpi za moment, czyli vlogiem. Na vlogu się troszeczkę wstydziłem za siebie i czasami bywa tak, że kiedy gorzej skaczę, to właśnie się troszkę wstydzę i mam ochotę spakować się w samolot i wylecieć w świat daleki, ale z Niemiec absolutnie uciekać nie musiałem, chociaż były ku temu powody. No ale cóż, proszę Państwa, Wam nie będę przedłużał. Wy sami zobaczcie, jak się tam sprawy miały i jak się tam moja dyspozycja prezentowała, w jakim miejscu byłem i w ogóle. Zapraszam! Witam wszystkich i pozdrawiam. Gdzie jedziemy? Otóż jedziemy na robotę. A co będziemy robić na robocie? Otóż będziemy skakać na nartach. Zrobię Wam drobny room tour po moim mieszkaniu w niemieckim bloku, bo dostałem mieszkanie w bloku. Tutaj mamy elegancki aneks kuchenny. Tutaj mamy, prawda, telewizorek. Nie za duży, nie za mały. Tutaj balkon nawet, jakby ktoś palił papierochy. Ja nie smolę, co prawda. Tutaj widzimy, mamy takie lobby. Tutaj mamy takie drugie lobby, gdzie można siąść i biesiadować. Mamy łazienkę numer 1, to jestem ja. Tu jest, prawda, przedpokój, bo tu się wchodzi, tu. Tu mamy pokój numer 2, proszę Państwa. To znowu ja. No i mamy dwa pokoje.
To jest jeden z nich. Przechodzimy raz jeszcze, proszę zobaczyć, jak tu obszernie. I mamy pokój numer 2. Tu jest łącznie 6 miejsc i taki widok z okienka. I tak się prezentuje to mieszkanie, bo to jest właśnie mieszkanie. Oto nasz blok mieszkalny. Jesteśmy w Oberwiesenthal, czyli jest to zadupie, jakich mało. Przemieszczamy się w tym momencie w sobotni poranek prosto na skocznię narciarską wraz z przyjaciółmi ze Słowenii. Ot i cała trójka. Are you ready for the jumps today? No i tak, proszę Państwa, ja tu byłem w roku 2019, tylko że wtedy to skakałem w zawodach, a teraz skaczę jakby przed zawodami i taka jest główna różnica. Patrz, to był kontrola. Ja wiem, że Państwa, przychodzi nam się przebierać w różnych warunkach i te warunki rzeczywiście są różne. To są ludzie, którzy są odpowiedzialni za skoki narciarskie, jakie przedskoczkowie. No i to tak właśnie. What can you say about my jump? Better than yesterday. But not 80 meters. Oh! Ta skocznia, proszę Państwa, jest skocznią zwyczajną. Ta skocznia jest skocznią nieco starą. Ta skocznia ma tory. Otóż takie. Leci się tam i się hamuje. I hamowanie nie jest najlepszą częścią tego Nie jest najlepszą częścią tego interesu. Did you see how I was stopping after the jump? Yeah, the best way to... Can I do the vlog? Of course, you can. Hi, my... fans. Viktor Afel fans. This is Slovenia team, Urban. Ty spohnega snimaš. This is Viktor Ekiwalta. Druga grupa zawodników rozpoczynają 21-letni Finn, Osipekka Walta, mniej znany skoczek z Lahti. It's not a beer. It's only water. This is Oberwiesenthal, everybody. So now we are waiting for main competition. EU, another Slovenian. Ravnička snaga. Here you go, Viktor Pekala. Tak jak mówiłem, już raz tu byłem. Było to w grudniu 2019 roku. Potem były Mistrzostwa Świata Juniorów i to był 2020 rok, chyba marzec. I pamiętam, że jak skoczkowie z tych Mistrzostw Świata wracali, to mówili, że właśnie wrócili i zaraz potem zamknęli granicę, bo był COVID. Z mojego startu pamiętam tyle, że po pierwsze, za każdym razem odbijałem się za wcześnie, co jest przeciwieństwem do tego, co się dzieje w tym roku, ponieważ nie mogłem w ogóle ani razu trafić. Dopiero raz tam trafiłem w próg po południu dzisiaj, ale tak to wszystkie skoki są tragiczne. Ale tak to też jest, tak miałem w zeszłym roku, jak skakałem cały czas tylko i wyłącznie w Szczyrku i raz pojechałem do Frenstatu na zupełnie inną skocznię i nie mogłem się odnaleźć i myślę, że to też ma miejsce w tym momencie tutaj, ale w sumie no nawet dobrze sobie pobulić raz na czas. Ważne jest, drodzy Państwo, żeby po upadkach się podnosić. I wczoraj to się śmiałem z tego, bo wczoraj to ogólnie wszyscy byliśmy troszkę bardziej zmęczeni. Smutną rzeczą jest to, drodzy Państwo, że w Polsce to lajtowo przechodziło, bo tam wiedziałem w sumie z kim zagadać, a tutaj nie mam z kim zagadać. Nie znają mnie, więc pewnie to też jest tego przyczyną, ale nie pozwalają mi skakać z kamerką, co jest rzeczą dość mocno utrudniającą mi moją misję, aczkolwiek nieśmy pokój bez pokazywania skoków. I proszę Państwa, ale skoki narciarskie będą moje, tylko te skoki nie wymagają komentarza, ponieważ były tragiczne, ale mamy gościa ze mną, wspaniałego, Jan Habdas. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, panie Wiktorze, oraz dzień dobry, moi drodzy odbiorcy. I papuga z nami też jest, i numerek z nami też jest. Dzień dobry, pani papugo. I
też się podpiszesz potem na tym, ja się też tam podpiszę. Bo może ktoś by chciał, ktoś by nie chciał i tam komentarz, jak będzie miał chyba najwięcej lajków, to wtedy, nie? Tak można zrobić. Tak można zrobić, chyba że zadasz jakieś pytanie i wygrywa odpowiedź, która cię najbardziej rozśmieszy lub będzie najbardziej kreatywna, aczkolwiek wydaje mi się, że jest troszkę więcej z tym roboty. A ja mam dużo strasznej roboty. Teraz to niech będzie tak, że komentarz z największą liczbą polubień wygrywa, macie czas. No ale poczekaj. A teraz dasz największą liczbą polubień, ale co oni mają napisać pod tym i dlaczego inni mieliby lajkować tą odpowiedź? No to już jest inwencja twórcza widzów. Okej, dobra. Mogą napisać, że mnie nie lubią na przykład i jak będzie to najbardziej lajkowane, to oczywiście wygrałem, bo dlaczego? Okej, dobra, jak najbardziej. Czas do 22 grudnia do Mistrzostw Polski, do rozpoczęcia pierwszej serii? Do rozpoczęcia pierwszej serii, tak. Tak, jak się zacznie, to wtedy tam już koniec. Proszę Państwa, Jan Habdas był kiedyś w Oberwiesenthal, tak mi mówił, jak oglądał to wideo nagranie i co tam pamięta Jan Habdas? Okej, mogę się zapytać, pierwsze pytanie, czy ja mam patrzeć tam, czy tu? Gdzie chcesz, może sobie tak się. Właśnie, no chyba muszę... Tak, nie przemyślałem w wystroju studia. A i jeszcze jedna rzecz, ja Wam zmieniłem to studio, że miało być tak, że to będzie green screen za nami, green. Ale nie chcę Was zamykać w tej przestrzeni. No, tak, chociaż tam byś mógł, wiesz, przeprowadzać nas w różne inne miejsce, rozumiesz? I... Raz na łonie natury, raz tutaj, raz tam. A wiesz, gdzie nas chciałem przenieść? A gdzie pan będzie w weekend? Do Lillehammer. No właśnie, no i ja nawet fotografa mam specjalnego wysłannika w Lillehammer, miałem jeszcze wczoraj i zrobił zdjęcie tego. Okej, no całkiem ciekawe. Tak jak mówisz, nie wiem, czy nie powinieneś troszeczkę bliżej mnie się przyznać, w sensie... O tak mi się wydaje, że to jest dobry kadr. Więc byłem w Oberwiesenthal. Byłem. Wydaje mi się, że było to jeszcze za czasów trenera Sławomira Hankusa. To dawno bardzo. Aczkolwiek pewny nie jestem, ręki sobie nie dam uciąć, bo to później szkoda bez ręki chodzić. I skakać tym bardziej. Tak, więc z tego co pamiętam, skocznia była całkiem w porządku. Nie zaprzyjaźniłem się z nią jakąś bardzo, bo nie pamiętam jej do końca, ale nie narzekałem na pewno, więc niech już będzie. Czyli to musiało być w roku 2017 na przykład. Ja wiesz, co nie pamiętam. Naprawdę. To już leci to tak. Nie pamiętam. Powolutku. Nie wiem, czy mam ochotę męczyć to Oberwiesenthal, albo moje skoki lecą w tej chwili w tle i to wiadomo, o co chodzi, że to nie ma co. Oglądałem. Myślę, że na pewno jest to młody, perspektywiczny zawodnik. Jakbym był trenerem, na pewno stawiałbym na taki talent. Z moim bacznym okiem trenera wydaje mi się, że wszystko dobrze, ale skocznia zła. Ale wydaje mi się też dlatego, że nie jestem po prostu trenerem i dlatego może mi się tak wydawać. Aczkolwiek mi się to podobało, ja bym zostawił. Dziękuję. Ja nie do końca, bo to tak nie ma takiej przyjemności, jak tak człowiek krótko skacze. To prawda, no znam, wiem coś o tym w tym momencie, ale... Jak tam, Janku, to całe skakanie u ciebie, bo w Kraniu byliście. Byliśmy, tak. Przyjechałem i to już się teraz kameruje, tak? Już mogę mówić. Tak. Przyjechałem na obóz i czułem, że to będzie dobre zgrupowanie, owocne, w dobrym humorze. Pierwszy trening odbyliśmy na skoczni i skocznia całkiem fajna, wiadomo, skoki do dopracowania. Naprawdę dużo elementów się posypało, ale ogólnie w dobrym humorze, bo coś tam jednak jakiś progres mały był, nie? Przyszedłem na popołudniowy trening w dobrym humorze, ale wyszedłem z niego naprawdę w złym humorze. Skakałem po prostu tragicznie. Nie, no to widziałeś, tragiczne skoki przed chwilą szły. No ale nie, naprawdę słabo skakałem. Ale się nie załamałem, uznałem sobie, dobra, mamy kolejny dzień jeszcze. I kolejnego dnia skakaliśmy również dwa razy i musieliśmy trochę skompresować nasze treningi na dwa dni, bo było załamanie pogody. Zaczął padać śnieg, deszcz, zimno i po prostu skocznia była zamknięta, więc znowu troszkę te warunki pogodowe nam pokrzyżowały plany, bo wcześniej tak samo trzeba było odwołać kilka dni treningowych w Zakopanem. Tak samo zamknięta została skocznia, więc tak, no troszkę nam to utrudnia, aczkolwiek nie doszedłem. Wydaje mi się, że z tego zgrupowania wyjechałem z mniejszą formą niż już jechałem naprawdę. Inaczej wierzę w to, bo jako zawodnik musisz w to wierzyć, inaczej szanse na powodzenie są jeszcze mniejsze, prawda? Więc wierzę w to, że jak pojadę na zawody, coś się magicznego stanie w mojej głowie, coś przeskoczy, no nie? Kiedy poczuję ten śnieg, kiedy dotknę tego śniegu, przypomnę sobie, jak to się robi może, być może. Na to liczę i zacznę dobrze skakać. Więc tak, no aktualnie zmagam się z wieloma problemami. Nie jest kolorowo, ale wierzę w to, że się zdołam wyrobić. No szkoda, że nie zdążyłem do tej pory. Ale no trudno, no nie? Bywa i tak. Bywa i tak. Wy tam macie na dużej, czy tak samo jak Puchar Świata był? Właśnie nie mam pojęcia. Nieważne. A skakałeś tam kiedyś? Nigdy. 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 A to może się zaprzyjaźnić. Pierwszy raz, ale nie, no z tego co jakby oglądałem w telewizji albo
No jak wyglądają te skocznie, wyglądają bardzo, bardzo ładnie i to już jest taki plusik, więc wydaje mi się, tak jakby w odczuciu są lotne skocznie, czyli takie, gdzie fajnie czuć powietrze. Ogólnie tam te skocznie w Norwegii chyba takie są, bo są nisko nad poziomem morza, ciśnienie jakby powietrza jest. Być może i po prostu wydają się w porządku te skocznie i nie mogę się doczekać, aż tam skoczę po prostu sobie. Goferki sobie pojesz. Goferki? No to co, ale no bywałeś w Norwegii na pewno. Byłem w Norwegii, więc... w Vikersund byłem. No to tam goferki też dają. W jeden dzień były tylko. Ojej. Ale to no chyba dlatego, że zjadłem wszystkie. No to może być to przyczyna. Nie, żartuję. Żartuję, przecież skoczkowie nie jedzą takich rzeczy, oszaleliście? Tak. Jak sobie powiedzieć z TikToka Jana Habdasa. Dokładnie tak. Twoje TikToki, nawet ja. Jak ja nie mam TikToka, a widzę twoje TikToki, to a znaczy, że jak to się stało? Jak ty widzisz moje TikToki? No bo to poruszasz tematy, których ludzie nie zawsze rozumieją, jak piszesz, znaczy mówisz, jaki był twój ostatni TikTok sprzed wczoraj? A, to kiedy wstajesz? Kiedy nie, kiedy postanawiasz, że od dziś będziesz się zdrowo odżywiał, wysypiał się i dawał z siebie dwa razy więcej. I później była muzyka, w sensie clown, no nie? No ale powiem tak, sportowiec to też człowiek, no nie? I każdy człowiek moim zdaniem w życiu ma coś takiego, że sobie powie, okej, okay, jest taki napływ motywacji nagły i mówisz sobie, zrobię to, będę super, będę się trzymał swoich postanowień i mi to wyjdzie i kilka dni później wszystko się wali po prostu. Wiadomo, że to nie jest tak, że nagle masz to gdzieś i że my nie dajemy z siebie 100% na treningach. To jest wiadomo trochę, ja to robię też trochę pod content, no nie? Nie chcę, to był TikTok akurat, którego bardzo się bałem, nie ukrywam tego, w odbiorze, ale jakby liczę na to, że ludzie też to zrozumieją, że jakby to jest po prostu natura człowieka taka gdzieś poniekąd i wiadomo, że z tym walczę i to nie jest tak, że ja się nie staram i nie trzymam diety i w ogóle. Bywają momenty takie po prostu, że brakuje sił. I wtedy w głowie, na przykład wtedy scrollując TikToka, natrafiam na tę kolegę jak David Goggins i kto jest taki motywator po prostu. No, książkę wydał i właśnie on motywuje ludzi do działania i wtedy właśnie zazwyczaj jest zwarcie się z powrotem do kupy, nowy dzień, nowy ja, no i tak właśnie. Ja ci powiem, ja właśnie natrafiłem na to, ja TikToka nie mam, ale mam Twittera. Tu chyba też warto sprostować, bo to troszkę źle zrozumieli. Tak, źle zrozumieli. Źle zrozumieli, bo to nie rozumieją tego jako to, że ty się dzielisz problemami, z którymi sportowiec się zmaga co jakiś czas, tylko tak trochę niefartownie w czasie się zbiegło z wynikami. Szczerze powiem wam tak, ja to chyba opublikowałem przed zawodami, no nie? I po zawodach wiedziałem, że to będzie problem. A wiesz co? Ale no, czekajcie, bo... Dobra, powiem wam też jedną rzecz. Nie ukrywam, że jak nagrywam TikToki, to zależy mi na tym, żeby też miały dużo wyświetleń, no nie? Więc trzeba użyć czegoś takiego, co ludzie nie tylko zrozumieją powiązani stricte ze skokami, tylko do szerszego grona trochę też kierować to przesłanie, no nie? Więc to był taki uniwersalny przekaz, który zrozumie osoba uprawiająca sport i osoba, która nie uprawia sportu, prawda? I też bałem się tego odbioru. Wydawało mi się, że ludzie, którzy korzystają z takich platform, na przykład nie boję się o ludzi w moim wieku, no nie? Bo wydaje mi się, że no nasze pokolenie ma trochę więcej, jak to się nasze? Mówi. Twoje? Moje. My jesteśmy chyba inni. Moje. Dystansu do tego wszystkiego, prawda? I nie bałem się o to, że oni mogą czegoś nie zrozumieć, że ja się nie staram, tylko że zrozumiałem raczej, że to jest trochę taki kontencik, no nie? Twittera nie mam, nie wiem co się działo. Nie musisz mieć. Jak teraz o tym mówisz, był jeden komentarz, taki się szybko dość pojawił, a nieprzyjemny i wtedy się zastanawiałem, czy by go nie usunąć, no nie? Czy ja będę miał problem po tym, czy nie będę miał tego problemu. Później sobie uświadomiłem, że jakby opinia publiczna, jakby wiadomo, jest to gdzieś z tyłu głowy. Ale nie rusza mnie tak bardzo jak opinia ludzi z bliskiego otoczenia, no nie? Wiesz, najważniejsze jest to, że ludzie, z którymi masz do czynienia na co dzień, zrozumieli o co ci chodzi i odebrali to w odpowiedni sposób. Tak, myślę, że wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że tak jakby, że kurczę, no ciężko mi to teraz wytłumaczyć, że jak powiem, że daję z siebie 100%, no nie, no to napisałem w TikToku, że nie daję, bo że będę dawał z siebie dwa razy więcej, ale to jest coś takiego, że jak chcesz osiągnąć sukces, przynajmniej tak mnie wszyscy uczą, że musisz dawać coś więcej od siebie, nie?
Więc pisząc dwa razy więcej, miałem na myśli, że okej, no będę robił jeszcze więcej, no nie? No i jakby rozumiem, że ludzie mogli tego nie zrozumieć, nie mam jakby problemu. Nie przejmuj się, Janko. Ale teraz się jednak... Nawet mogłem tego nie poruszać i też by to wiele nie zmieniło, bo tak jak mówię, najważniejsze, że osoby, z którymi masz do czynienia na co dzień, wiedzą, o co chodzi, ale sprostowanko też nie zaszkodziło, aczkolwiek nie ma co też się tak chyba na czynniki, bo... Nie no. Wiesz, no to nie TikTok chciałeś... to TikTok, nie? No, jakby. TikTok to TikTok, też dystansiku trzeba. Tak. Wydaje mi się, że osoby, które śledzą mnie na TikToku, widzą, że każdy praktycznie TikTok jest robiony z sarkazmem, w sensie tak głupoty po prostu, jakby zawsze próbuję nie robić jakichś trendów na poważnie, tylko raczej tak... No, słuchaj, ten kanał też jest tego przykładem. No i właśnie, dokładnie. Wiesz, no w internecie wiele rzeczy jest tak pół żartem, pół serio. Trochę ten, ale przez różowe okulary, nie wiem, czy tak można w tym wypadku określić. To prawda. Podpiszmy sobie to może. Podpiszemy. Ciach. Kurczę, mam stół jak jedna stacja telewizyjna kiedyś przed... Czekaj, ciach i... Ale ładny. Wiesz, musisz sobie przypomnieć, bo ja tak okay, często... Okay. Ja też nie, ja w ostatnim czasie... Ja chcę się inaczej podpisywać niż na oficjalnych papierach. No, wypadałoby. Nie, no pięknie. Ale szrajbnąłem. Wow, ja proszę zobaczyć. Mamy tutaj podpis zawodnika, na którego czekacie, a tutaj jest taki, wiecie, taki... Mogłeś większy szrajbnąć, no. To jest... Kurde, nie wiem, no, ale to jest mój jak coś, jakbyście widzieli kiedyś, to jest mój. I to może być wasze. Napiszcie fajny komentarz, żeby ludzie tam wszystko... A, i za nami śnieżą tam. I skocznie, w końcu może by się udało skoczyć na tym śniegu w Polsce, bo już długo jest zimno, śniegu już nasypało też dużo. Za niedługo już się roztopi, a my jeszcze na śniegu nie skakaliśmy, no trochę słabo. I co, i... tyle pogadaliśmy o głupotach, jakby ja trochę się za bardzo chyba rozwiodłem nad moim TikTokiem. No nie wiem, jeszcze jakąś głupotę mamy do powiedzenia. Do przekazania ludziom? Jesteście w porządku. Ubierajcie się ciepło, uważajcie na drogach, drogi są śliskie. Podśnieżajcie schody, bo zamarznie. Tak. Ubierajcie czapki, ubierajcie rękawiczki. Rękawiczki fajne, bo na przykład często się zdarza, że idziesz ulicą i myślisz, ale bym sobie rzucił w niego śnieżką, a nie masz rękawiczek. I później żałujesz. Także ubierajcie rękawiczki, ubierajcie czapki, jakbyście tą śnieżką dostali w głowę. I to chyba wszystko, co mam wam do przekazania. To są takie, wiecie, kluczowe informacje. Taki niezbędnik na zimę. Myślę, że to wszystko tak. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Tak, liczę na wasze... Żółty, ale on był kiedyś żółty, czy co? Który? Bo mi się subskrypcja? No. Nie, czerwony zawsze. Zawsze był. Zawsze był czerwony, no. Chociaż ja wiesz, no... Nie, bo ja pamiętam jakieś takie... Ale to tak dawno, dawno? Bardzo to, dawno. To znaczy nie tak bardzo, ale 2000, nie wiem, 12 rok. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Tak mi się kojarzy taki tekst. Nieważne. Nie wiem, ja kojarzę tylko... Róbcie czerwony. Co chcecie, nie musicie mnie subskrybować ani lajkować, ale w sumie spokojnie. Ale będzie miło na pewno, na pewno, ja też polecam. Znam, ja go znam. A ja jego też znam przecież. Dobry kolega, pomoże jak trzeba. Jak nie trzeba, to też pomoże, także... A i my będziemy mieli jeszcze jeden odcinek w tym sezonie. Jaki? A mieliśmy miniaturkę robić w sumie. Okej. Okay. A to zrobimy jeszcze. Wyczekujcie. Tak. Dzięki, cześć. Hej. Także serdecznie dziękuję, pozdrawiam i bajo.